No ale stwierdziliśmy też, że tak nie może być, że pomimo tego, że jest wojna, trzeba dać jakąś normalność przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Szanowni Państwo, naszym i Państwa gościem jest Marek Horbań, prezes klubu piłkarskiego, klubu wyjątkowego, bo jest to Pogoń Lwów, klub owiany przepotężną sławą przed II wojną światową, jeden z najbardziej utytułowanych klubów polskiej ligi, polskiej piłki nożnej. Dzień dobry, Marku. Dzień dobry Państwu. Marku, i pierwsze podstawowe pytanie, tak jak rozmawialiśmy przed naszym nagraniem, czyli od ogółu do szczegółu. Dlaczego w ogóle reaktywowaliście klub Pogoń Lwów? Skąd ten pomysł? Ten pomysł, ta inicjatywa jest z potrzeby, bo jest środowisko polskie, młode środowisko polskie, które przybywało i przybywa we Lwowie. Jest klub Legenda. W tym czasie jeszcze żyli działacze przedwojennej Pogoni i to są też opowieści babci. Więc taki klub po prostu nie mogła zniszczyć II wojna światowa. I właśnie dlatego ta inicjatywa reaktywacji klubu, oczywiście po namaszczeniu przedwojennych działaczy klubu, doszła do skutku w 2009 roku. Było dosyć ciężko, bo trzeba było właśnie tutaj popracować nad statutem, pobiegać po urzędach, ale się udało. Więc cieszę się, że to nie była taka jakaś jednoletnia inicjatywa. Już 15 lat klub po reaktywacji istnieje i działa. Wiemy o tym, że Lwów jest kolebką polskiej piłki nożnej. Pierwszy mecz piłki nożnej odbył się we Lwowie. Wiemy też z przekazanych relacji, że nie cieszył się jakimś szczególnym uznaniem lwowiaków, bo wtedy ten sport był po prostu zwyczajnie nieznany. Ale właśnie odbył się we Lwowie. We Lwowie działa wiele organizacji działających na rzecz polskiej mniejszości narodowej, ale wasza organizacja jest niejako organizacją szczególną. Pewnie mnie poprawisz, ale ja chyba nie znam żadnego innego klubu piłkarskiego, polskiego klubu piłkarskiego działającego na Ukrainie, działającego i biorącego udział normalnie w turniejach, w zawodach, w lidze. Tak, ale takie kluby istnieją, bo przy domach polskich, przy kościołach katolickich są drużyny składające się z ministrantów, z młodzieży, z osób też starszych, którzy właśnie wolny od pracy czas chcą grywać w piłkę nożną i tylko w piłkę nożną. I rok po reaktywacji klubu wystąpiliśmy z taką inicjatywą, żeby stworzyć ligę. Nazwaliśmy ją Amatorska Liga Polaków. Pierwotnie był to format normalnej ligi. Potem niestety z uwagi na to, że było dosyć to przede wszystkim drogie finansowo, to przeszliśmy do formatu turniejów, 3-4 turniejów, które odbywają się corocznie. Też właśnie w 2009 roku mecz reaktywacyjny, mecz przy reaktywacji klubu rozegraliśmy z Polonią z Chmielnickiego. Wiem, że teraz chyba ta drużyna już nie istnieje, ale też to jest świadectwo, że oprócz Pogoni są kluby, no, które grają o wiele niższych szczeblach, na pewno nie szczeblu Premier Ligi obwodowej, czyli czwartym szczeblu krajowym, ale takie kluby istnieją. To mnie akurat bardzo cieszy, że takie kluby istnieją. Byłem przekonany o wyjątkowości Pogoni Lwów i w jakim stopniu potwierdziłeś moje słowa. Większość organizacji polskich albo właśnie działających na Ukrainie na rzecz Polaków mieszkających tutaj pozyskuje swoje środki z licznych grantów. W jaki sposób wygląda właśnie finansowanie waszej działalności? Bo to jest jednak z jednej strony organizacja działająca na rzecz Polaków, tutaj mieszkających na ziemi lwowskiej, czy też ogólnie na Ukrainie, ale z drugiej strony to jest pełnowymiarowy klub piłkarski, klub sportowy. No właśnie, że to jest klub sportowy i nie do końca klub piłkarski, bo oprócz tego, że oczywiście, że w znacznej mierze najwięcej zawodników lwowskiej Pogoni to są piłkarze, no ale też mamy kolarzy, mamy sekcję rekreacyjną, zbierają się właśnie Polacy po pracy, grywają w piłkę nożną halową, w siatkówkę, w inne sporty. Też mamy sekcję turystyczną, która niestety teraz w czasie trwającej wojny zawiesiła swoją działalność, ale właśnie Pogoń to nie tylko piłka nożna, no i zresztą Pogoń to nie tylko sport, bo też to są różne inicjatywy społeczne, to też pamięć, to też krzywienie polskości. No ale wracając do odpowiedzi, Pogoń Lwów szuka środków finansowych tam, gdzie się da. Oczywiście, że piszemy wnioski do różnych instytucji, takich jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które dofinansowuje działalność naszej szkółki piłkarskiej, bo przy klubie działa szkółka piłkarska w większości dla dzieci z dwóch polskich szkół w Lwowie, numer 10 i 24. Też zachęcamy, którzy chodzą do szkół sobotnio-niedzielnych, także oczywiście dzieci, którzy posiadają bliższe lub dalsze pochodzenie. Od czasu trwającej wojny też zapraszamy do szeregu Pogończyków, młodzież, która musiała opuścić wschód i centrum Ukrainy i się znaleźli tutaj w Lwowie. Tak, jesteśmy razem i chcemy właśnie tworzyć taką wspólną społeczność. Jesteśmy otwarci dla nich. Także Ministerstwo Spraw Zagranicznych od lat dofinansuje działalność naszych amatorów wspomnianych. No a najdroższe jest oczywiście utrzymanie pierwszej drużyny juniorskiej, grup młodzieżowych, i właśnie z tymi wnioskami zwracamy się do różnych instytucji państwowych, zwracamy się do firm i otrzymujemy dofinansowanie. Może nie w tak dużej mierze, jakby to chcieliśmy, ale cieszymy się, że przez 15 lat możemy się utrzymywać w tej najwyższej lidze lwowskiego obwodu. Możemy prowadzić naszą działalność, ale niestety to są wszystko w większości umowy i dofinansowanie jednoroczne, więc jesienią zastanawiamy się, co robić dalej, jak planować budżet. Przeważnie właśnie decyzje o tym, że środki zostaną nam przyznane, są najwcześniej w maju, więc zawsze to dla nas jest wielką taką trwogą, czy ten sezon piłkarski da się realizować. Działalność organizacji polskich na Ukrainie jest działalnością, jak wiemy, niełatwą, także pod względem finansowym, ale wymieniłeś wojnę. W jaki sposób wojna, te tragiczne warunki wojenne wpłynęły na działalność klubu? No, pierwszym takim ciosem, który się odbył, to była pandemia. Myślałem, że nic gorszego niż pandemia być nie może. To ciągle zmiany w ustawach, rozporządzeniach, te pierwsze treningi, które się miały odbywać przed komputerem. Tak? Wydawało się, że to najgorsze, co może być, że rzeczywiście też klub może zawiesić swoją działalność, ale udało nam się jakoś dostosować do tych realiów. No ale ten cios, ten drugi cios wybuchu wojny, bestialskiej wojny, na jakieś 1,5 miesiąca całkowicie zawiesił działalność lwowskiej Pogoni. No ale stwierdziliśmy też, że tak nie może być, że pomimo tego, że jest wojna, trzeba dać jakąś normalność przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Tak, żeby w trakcie treningów, w trakcie meczy towarzyskich, które też teraz dosyć często robimy, turniejów dziecięcych, mogli obcować swoimi rówieśnikami i właśnie był to taki oddech normalności, bo życie musi tętnić, bo nie można żyć w ciągłym stresie chociaż wiadomo, że są alarmy, wiadomo, że i mecze, i treningi często są przerwane, bo trzeba zejść do schronu. Czasami te treningi są kontynuowane, czasami niestety już są zakończone z uwagi na długość tych alarmów, na długość alarmów, i to jest dla nas bardzo wielkie wyzwanie. Na pewno czego nie chcielibyśmy, to nie chcielibyśmy się, żeby klub przestał, zawiesił swoją działalność, tak jak to było w trakcie wybuchu II wojny światowej. Chociaż wiem, że większość Pogończyków myślała, że minie to jak I wojna światowa, że przejdzie front i wszystko wróci do swojej normalności. Tak się niestety nie stało. Więc dla nas to jest wielkie wezwanie. Wezwanie utrzymać naszą działalność. Wiemy, że faktycznie jesteśmy chyba jedną z ostatnich organizacji skupiającą młodzież polską we Lwowie, w Wodzie Lwowskim, która aktywnie prowadzi swoją działalność. I jest to naprawdę wyzwanie, które musimy utrzymywać, działalność, która musi po prostu trwać. I cieszę się też, że pomimo wojny ławy przede wszystkim tych najmłodszych Pogończyków, wspominam też o szkółce, zwiększa się. Coraz więcej jest dzieci, którzy przychodzą na treningi, jest już chyba ponad 80 osób. Więc jak to byłoby w pierwszych miesiącach, gdy w znacznej mierze dzieciaki opuścili Lwów z rodzicami oczywiście, to teraz wróciły i jest ich jeszcze więcej, co też cieszy. Dziękuję Ci, Marku, za to świadectwo, bo często my też słyszymy między innymi w komentarzach, że zobaczcie, w Lwowie jest wojna, a trwają koncerty, odbywają się mecze, ludzie normalnie żyją, więc dziękuję Ci za tę informację, bo to naprawdę wiele tłumaczy. Oczywiście, musi być normalność. Musi być normalność. Muszą rodzice, w razie możliwości oczywiście, pójść z dziećmi na pizzę, muszą się odbywać koncerty, muszą być takie widowiska jak sport, jak wspomniane koncerty. Musi tętnić życie, bo to jest właśnie ten wyk normalności. Przecież na pewno to, co by chciałaby Rosja, na pewno co by chciałby Putin, żeby ludzie byli w stałej depresji. Trzeba walczyć, to jest forma walki. Ja pamiętam, jak w roku 1997, jak byłem na pierwszym roku w Warszawie, w pewnej ciemnej uliczce spotkali mnie panowie niewyglądający dosyć przyjaźnie, albo może nawet całkowicie nieprzyjaźnie, na warszawskiej Pradze Południe. I po kilku zdaniach albo nawet słowach, jak powiedziałem, że jestem z Lwowa, to ta osoba, jeden z tych osobników, wymienił w lot wszystkie lata, w których Pogoń Lwów zdobyła Mistrzostwo Polski. Wymienił także czarnych Lwów, chociaż de facto nie wyglądał na osobę nie tylko przyjazną, ale także to wyglądał na osobę społecznie niewłaściwą. Powiedz mi, jak wygląda teraz pamięć o Pogoni Lwów, o dokonaniach sportowców sprzed II wojny światowej w Polsce? Czy często rozmawiając na przykład z ludźmi w Polsce, odnosisz wrażenie, że ta pamięć o Pogoni nadal trwa i nadal jest pielęgnowana? Myślę tutaj o Polsce, nie o Ukrainie. No, Pogoń to jest taka zagubiona Atlantyda i oczywiście, że o niej pamiętają. Pogoń to są początki, to jest kolebka polskiej piłki nożnej. Tak, wiadomo, że może nie wszyscy wiedzą, ale środowisko, które się interesuje historią piłki nożnej, wie, że Czarni i Lechia powstały w 1903 roku, ale też miała Pogoń fuzję potem z Lechią, ale z działających klubów, a właśnie to 1904 to jest Pogoń, czyli najstarszy z działających klubów, oczywiście z wielką przerwą. I o tym tutaj ludzie wiedzą. Wiedzą też, że Pogoń Lwów zdobywała mistrzostwa. Wiedzą też, że Pogoń Lwów to to też mnie bardzo cieszy, że pierwszym olimpijczykiem, polskim olimpijczykiem akurat był Pogończyk, Włodzimierz Ponurski. Więc to jest kawał historii i bez historii nie ma sportu, tak? Bez historii sportu nie ma teraźniejszości, tak? No i też to są barwy, często nazwy klubów, czyli Pogoń, wiadomo, że te nazwy były czerpane z Lwowa, czy też barwy niebiesko-czerwonych, czerwone barwy to też barwy, które zostały przywiezione z Lwowa przez działaczy Pogoni, którzy musieli opuścić Lwów po wybuchu II wojny światowej. W większości się odnaleźli na Dolnym Śląsku, tak? Dlatego ta pamięć o Pogoni też jest. Tak jak rozmawialiśmy na początku, Pogoń Lwów jest aktywnym uczestnikiem sportowego życia Ukrainy, pomimo tego, że to jest organizacja działająca na rzecz Polaków mieszkających na Ukrainie. Ale jak właśnie klub polski i ukraiński jednocześnie, bo to przecież jest klub działający w ramach prawa ukraińskiego, państwa ukraińskiego. Jak Ukraińcy, przedstawiciele sportu ukraińskiego traktują Pogoń Lwów i waszą aktywność? Bardzo, bardzo po różnemu. Tak? To wszystko zależy przede wszystkim. Trybuny, stadiony, piłkarze, kibice są bardzo zależni od sytuacji politycznej. To jest właśnie, gdy między Polską a Ukrainą jest przyjaźń, to wszystko jest wspaniale, ok, jesteśmy razem, natomiast gdy są jakieś konflikty, zaostrzenia przede wszystkim, no to też my odczuwamy. No ale też jest bardzo dużo ludzi, którzy podchodzą do nas i mówią: oj, wy Polacy, was w Lwowie może nie jest tak wiele, ale potraficie to zrobić tak, że macie tutaj i szkoły, i działalność sportową, więc podziwiają nas, tak, podziwiają. No, ale na stadionie bywa to różnie. Wczoraj Pogoń grała domowe derby z Ruchem. Niestety przegraliśmy 1-0 i też tutaj po meczu było bardzo dużo żalu, że sędzia nie dopatrzył faulu, że właśnie dzięki tego faulu Ruch strzelił tą jedyną bramkę, że w końcu meczu Pogończycy mieli prawo na zdobycie karnego, które sędzia też nie zobaczył, ale to są emocje, tak? No i czasem to też jest w jakiś sposób podpięte pod polskość, no ale to jest sport. Tam, gdzie jest sport, tam są emocje, ale właśnie to jest często związane z sytuacją polityczną, która jest aktualna. Sport to emocje, ale wróćmy może do teraźniejszości, takiej rzeczywistości. Jaka jest teraz sytuacja finansowa klubu? Czy finanse klubu pozwalają na prowadzenie działalności przede wszystkim właśnie w turniejach i przede wszystkim przy szkoleniu młodzieży i dzieci, tych najmłodszych, tych, na których tak naprawdę dalsze sukcesy klubu mają być budowane? No mamy problem właśnie z tym, że jesteśmy wdzięczni Ministerstwu Spraw Zagranicznych, że od lat właśnie wspierają młodzież, tutaj o szkółce. Jesteśmy wdzięczni też, że od lat wspierają działalność sekcji sportowo-rekreacyjnej. Jesteśmy wdzięczni, że dzieci w tym roku pojadą na obóz, w tym obóz będzie na terenie Ukrainy. Ze względu na bezpieczeństwo dzieciaków nie podam miejsca. Natomiast na dzień dzisiejszy nie mamy żadnej informacji, czy klub otrzyma w tym roku dofinansowanie. Złożyliśmy wnioski do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które w tym roku obejmuje patronat nad Polonią, także do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursów. Niestety terminy tych konkursów ciągle są przesuwane. Jest to dla nas wielka niepewność i mamy szalone już zadłużenia, ale postanowiliśmy się jednak, jak też o tym też wspomniałem, walczyć o przetrwanie, więc też zwróciliśmy się do środowiska kibiców i robimy zbiórki, która też informacja o tych zbiórkach znajduje się na naszej stronie internetowej, także na stronach społecznościowych, jak Facebook. Mamy wielką niepewność, nie wiemy, co nas czeka jutro i jak też wspomniałem, nie wypracowaliśmy za te 15 lat, nie udało nam się wypracować za te 15 lat stałego dofinansowania, powiedzmy na okres 3-5 lat, tak żeby po prostu klub mógł się rozwijać. Klub się rozwija, ale na pewno nie w ten sposób, jakby chcielibyśmy. Więc jest chwila niepokoju i nie wiemy na dzień dzisiejszy, czy otrzymamy dofinansowanie, które nam jest niezbędne dla otrzymania faktycznie całej infrastruktury, na administrację, na pierwszą drużynę, przede wszystkim na udział tej drużyny w lidze, właśnie na ligę juniorską, też na treningi, na wynagrodzenie trenerów, więc faktycznie wszystko wisi w powietrzu. Jest to taka bardzo wielka niepewność. Faktycznie trudno planować rozwój klubu w perspektywie jednego roku, iż dodatkowo jak dowiadujesz się o finansowaniu tych stałych elementów mniej więcej w połowie tego roku finansowego, które właśnie realizujesz. Czyli można wesprzeć wasz klub, wpłacając pieniądze na zbiórki, można wesprzeć jako sponsor zapewne, prawda, można nawiązać z wami współpracę sponsorską, że to tak określę. Ta część grantów, nazwijmy to państwowych, to jest odrębna jeszcze część, ale na koniec naszej rozmowy chcę zapytać o to, w jaki sposób trafić do waszego klubu. Na przykład jeżeli rodzice na terenie Lwowa, czy też ziemi lwowskiej chcieliby, żeby dziecko uczęszczało do waszej szkółki piłkarskiej, w jaki sposób to zrobić? Czy trzeba być koniecznie uczniem Magdusi bądź liceum numer 24, czy można z zewnątrz jakoś dotrzeć? Znaczy, ja wszystkim zapraszam na treningi. W grupach społecznych proszę o kontakt z osobą, która jest odpowiedzialna za te kontakty, tak jest, więc proszę o kontakt i zapraszamy na próbny trening, tak żeby przede wszystkim to dziecko zobaczyło, co to jest piłka nożna, co to są treningi, bo nie każdy ma świadomość. Oczywiście, że nie trzeba być uczniem dwóch polskich szkół, ale jest to bardzo mile widziane, ale chcielibyśmy właśnie, żeby to dziecko w jakiś sposób miało przynależność do polskiego narodu, ale też muszę powiedzieć tak, jak też wspomniałem na początku naszej rozmowy, jesteśmy otwarci też i dla osób, którzy nie posiadają polskie pochodzenie, ale muszę też to wspomnieć, że nasi dzieciaki, nasza młodzież uczestniczy w różnych inicjatywach, takich na przykład jak zapalenie i czyszczenie grobów na cmentarzu Łyczakowskim, więc to jest jeden z elementów, czyli działalność na rzecz środowiska polskiego, na rzecz narodu polskiego, jest to jednym z elementów, w którym wychowujemy naszą młodzież, naszych Pogończyków. W rzeczy samej działalność jest działalnością wielowątkową. Ja ze swojego imienia, swojej pozycji też zwrócę się do środowiska kibicowskiego, które jest, jak wiemy, środowiskiem scalonym, bardzo ukierunkowanym właśnie, żeby wsparli waszą działalność i może nawet przyjeżdżali częściej na teren Lwowa, żeby swoją obecnością wesprzeć także na trybunach mecze. bo nas, Polaków, tu nie ma aż tak dużo. Myślę, że dodatkowe wsparcie kibiców, a wiemy, jakie oprawy kibicowskie potrafią robić kibice w Polsce, przecież regularnie wygrywają wszelakie konkursy na oprawy stadionowe, więc do wszystkich tych, którzy mogą to zrobić, jak najbardziej zwracam się i w waszym imieniu pozwolisz, że ich zaproszę. Oczywiście bez żadnych prowokacji, tylko kibicowanie właściwe i myślę, że Pogoń Lwów to jest właśnie miejsce, to jest organizacja, która zwaśnione kluby polskie może także scalić, tak? Bo wiemy, że niektóre kluby, a bardziej środowiska kibicowskie, no nazwijmy to, nie przypadają ze sobą w Polsce, ale myślę, że zarówno dla kibica Krakowi, jak i kibica Legii Pogoń Lwów jest wartością, powinna być wartością nadrzędną. Czy się zgodzisz ze mną, Marku? Oczywiście, że Pogoń Lwów jest poza podziałami. Działamy na rzecz promocji państwa polskiego, na rzecz naszego środowiska i jesteśmy zawsze otwarci dla kibiców. Jesteśmy takim klubem nawet, powiedziałbym, trochę rodzinnym, więc jest to fajne środowisko, środowisko młodzieży, środowisko pokoleń i środowisko jak najbardziej otwarte. Więc zachęcamy do współtworzenia, finansowania, wspierania, uczestniczenia w tym zacnym klubie piłkarskim, klubie sportowym, przepraszam, bo tutaj na wstępie popełniłem błąd, a teraz go powtarzam. Dziękuję, Marku, za rozmowę. Dziękuję również. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, wszystkich widzów.